Witam bardzo serdecznie na Kuba Naprawia. Dzisiaj zajmiemy się elementem takim bardziej dla początkujących, ale i nie tylko, a mianowicie zajmiemy się dzisiaj transformatorami. Proszę Państwa, co to jest transformator? Zacznijmy od początku. Transformator to ogólnie mówiąc tak bardziej w języku technicznym, to urządzenie, które służy do przekazywania energii elektrycznej z jednego obwodu elektrycznego do drugiego w postaci oczywiście zmiennej z jednoczesną zmianą napięcia i prądu. Inaczej mówiąc, transformator to jest nic innego, o tutaj właśnie jest pokazany, jak część naszego zasilacza w urządzeniu, bez którego tak naprawdę większość urządzeń mogłaby nie działać. Przejdziemy teraz, proszę Państwa, do budowy naszego transformatora. Ja to wyrysuję na kartce, trochę będzie teorii, ale potem praktyka również będzie. I tak, tu mamy rdzeń, podstawowa budowa transformatora. Tu jest zakryty blachą, ale to pokażę, z czego to jest zbudowane. Rdzeń jest zbudowany z takich blaszek upchniętych bardzo ciasno. O. I to tworzy nam kilkadziesiąt blaszek, tworzy nam właśnie ten rdzeń, na który jest nawinięty z jednej strony bardzo cienki drut, taki włosowaty. O, ja to narysuję, pokażę. I drugi drut, który jest już rzadziej nawinięty, jest on trochę grubszy. I teraz przejdę do tego, który drut jest do czego w naszym transformatorze. A mianowicie większość by powiedziała, że cienki drut to będzie niskie napięcie, a gruby drut wysokie. A właśnie jest to nieprawda, ponieważ cienki drut, a jest go nawinięte dużo, ponad to 2000 zwoi, tak około, a jest to uzwojenie pierwotne, czyli sieć 220-230 V. I to należy zapamiętać, że cienki drut włosowaty to jest 220-230 V, czyli napięcie sieciowe można sobie jeszcze oznaczyć na początku, jak ktoś zaczyna z elektroniką wtyczką, tak? A tutaj mamy w drugą stronę, czyli nasz gruby drut. Tu mamy, proszę Państwa, uzwojenie wtórne i jest to na przykład, dajmy na to, niskie napięcia, czyli 12, 20, ale i nie tylko, może być dalej ciągnięte, tak? Przeciągane. I teraz tak, tą stronę wtórną możemy sobie odwijać i nawijać, przygotowywać pod dane napięcia i tu mamy, proszę Państwa, ogólnie w całym transformatorze umownie, że 4 zwoje to jest 1 volt i to należy zapamiętać. Ja tu teraz pokażę, jak to wygląda dokładniej. Tu mamy pierwotne, tu mamy wtórne. On coś się... O, dobra. I teraz sobie przejdziemy tak. Jeżeli mamy, proszę Państwa, schemat elektryczny, no to chyba nie będziemy tak oznaczać naszego transformatora, tylko zrobimy to prościej. A mianowicie transformator możemy oznaczyć sobie tak. O. I to jest prostsza metoda. Rysujemy fale z jednej, fale z drugiej. Tu dwie kreski. I sobie oznaczamy, że tu jest 230 V zmiennego prądu, czyli nasze sieciowe. A tu mamy nasze niskie, powiedzmy, napięcie, czyli dajmy na to 24 V i tak dalej, tak? I teraz tak, jeżeli oznaczenia od razu do schematu, to jest prąd zmienny, a to jest prąd stały. Tutaj mamy pokazane, jak to powinno wyglądać na schemacie. I przechodzimy dalej, proszę Państwa. Istnieją różne na świecie modele transformatorów. Są to transformatory takie, jak tu mamy.
Ale jeszcze istnieją transformatory zalewane. Niestety nie mam takiego, żeby pokazać, zaprezentować w tym momencie. Jest to transformator zalany, także jest bezpieczny tutaj, że tylko są wyprowadzenia, żadnych drutów i tak dalej, że sobie tylko do drucików podłączamy, nie musimy szukać nic. Istnieją jeszcze transformatory do mikrofalówek, które moim zdaniem są bardzo niebezpieczne, ponieważ transformator od mikrofalówki jest z napięciem bardzo, bardzo wysokim, oraz istnieją jeszcze autotransformatory, czyli urządzenia z przekładnią z jednym uzwojeniem. Przechodzimy, proszę Państwa, dalej. I teraz chyba się zajmiemy już takim, taką częścią praktyczną. Mówicie, niepotrzebnie biorę nasz transformator, odkładam. I teraz tak, przyjrzyjmy się, jak wygląda taki transformator w praktyce. Mamy, to jest co prawda wyjęty ze starego jakiegoś urządzenia, jest on w obudowie blaszanej, którą można przykręcić, ale tutaj, jak widzimy, widnieją nam różne styki, blaszki i tak dalej. Tu mamy to nasze uzwojenie. I tak, tutaj mamy uzwojenie wtórne, czyli te niskie. Uzwojenie pierwotne mamy z tej strony. Ja sobie je celowo zalałem klejem, żeby tu nikt się nie dotykał, żeby było bezpieczniej. Ale teraz pokażę, jak sprawdzić, czy to na pewno jest to. I tak, zawsze metoda multimetru oczywiście, czyli multimetr musimy mieć przy sobie obowiązkowo. I teraz tak, zawsze metoda jest taka, że jeżeli jest mniejsza oporność, tym mniejsze napięcie. Jeżeli jest większa oporność, tym większe napięcie. Sprawdźmy po rzekomej stronie wtórnej. Ustawiamy sobie na tryb ołomierza piszczącego. Widzimy, że piszczy. Coś tam się przy zbieraniu drutów coś jest. Dobra. I teraz sobie mierzymy po kolei. Styk ze stykiem. Sprawdzamy po kolei. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma i tu nie ma. O, czyli tak, z jednym nie ma, teraz sprawdzam drugi. O, mamy coś, 001, ok. Teraz tu mamy coś, nie mamy, nie mamy i nie mamy. Dobra, teraz przechodzimy dalej. Nie ma, nie ma i nie ma. Dobra, teraz tu, o, znowu. 02 02 02. Czyli tak, czyli tu mamy niskie oporności, czyli to będzie niskie napięcie. Z tej strony natomiast, jeżeli byśmy mieli odizolowane i byśmy sobie sprawdzili, to powinno być gdzieś tak, nie wiem, około 60 ohmów, tak? Więc to będzie większe i tu będzie uzwojenie pierwotne, a tu będzie uzwojenie wtórne. Proszę Państwa, teraz sobie możemy pomierzyć, sprawdzić napięcia na tym transformatorze. Oczywiście mamy teraz wyłączony z kontaktu, więc przełączamy sobie miernik na tryb mierzenia napięć zmiennych. Oj, HV. Nie, HV to nie, bo tu będą niskie napięcia. I zaraz sobie sprawdzimy. Jeżeli ktoś ma transformator wyjęty z danego urządzenia, na którym jest narysowane tutaj rozpisane pola, numery, to możesz sobie popisać, co jest z czym i wtedy na kartce, i wtedy bez problemu dojdzie, gdzie jest jakie napięcie. A więc teraz sobie zaczynamy pomiary napięć. Mamy, proszę Państwa, transformator podłączony, ale jeszcze nie włączony do kontaktu, ale podłączony, nie włączony przedłużacz. I zaczynamy nasze pomiary. Najpierw zaczynamy pole 15 z polem 11. Bardzo, włączamy sobie nasz transformator. Drucik dotykamy i co nam się pokazuje? Nam się pokazuje 3,3 V. Tak? Na pierwszym. Żeby sprawdzić jeszcze raz, dotykamy jeszcze raz. Wychyla się 3,3 V. No to teraz bierzemy sobie ten tutaj, mierzymy sobie 10 z 8. Co nam się pokazuje? 30 V prądu zmiennego. Napięcia zmiennego. To teraz sobie mierzymy następny.
Jest to dziesiątka z dziewiątką i mamy 15 V. To teraz sobie zmierzymy ósemkę z dziewiątką i też jest 15. Czyli jeżeli zmierzymy sobie dziesiątkę z ósemką, to powinno być 30 i tak jest. I tak wyglądają, proszę Państwa, nasze pomiary po stronie wtórnej transformatora. I na tym możemy sobie na razie zakończyć pomiary. Ja sobie je zapiszę tutaj, że dziesiątka z ósemką to jest 30 V, piętnastka z jedenastką to jest... piętnastka z jedenastką to było 3,3. Tak, dziesiątka z dziewiątką to jest 15 i tu było też 15. O, tak powinny wyglądać na moim transformatorze pomiary i tak wyglądają. I proszę Państwa, na tym się to z pomiarów jako takich kończy podstawowych, bezpiecznych. I teraz, proszę Państwa, tak, jeżeli chcemy, no bo mamy prąd zmienny, tak? Jeżeli chcemy prąd wyprostować, żeby go podłączyć do jakiegoś układu, to musimy zastosować coś takiego, co się nazywa mostkiem prostowniczym, czyli inaczej mówiąc, to większość elektryków mówi mostek Greca, tak? Czyli mostek Greca to jest układ zbudowany z czterech diod prostowniczych. Już pokazuję, jak to ma wyglądać. Nie mam akurat teraz gotowego na stanie, ale pokażę na kartce, spróbuję to wyrysować jak najładniej. Tu mamy tak. Dobra, teraz tu mamy tak. Tu mamy tak i tu mamy tak. Plus, minus, tu jest zmienne i zmienne wtórne. Dobra, czyli mamy tutaj układ, może nie za ładnie wyszło, ale mamy układ czterech diod prostowniczych. Minusy to są te daszki tutaj. Tu mamy, jak widać, prąd zmienny wtórny, tak? Tutaj mamy plus, minus tego wyprostowanego napięcia. I teraz tak. Żeby jeszcze lepiej wyprostować i przefiltrować nam to napięcie, należy zastosować coś takiego, co się nazywa dobrze znany kondensator elektrolityczny. Dopasować należy, zgodnie z biegunowością, należy dopasować wszelkie pojemności i tak dalej. Czyli powiedzmy, jeżeli mamy jakiś tam układ, tak, zasilacz na LM317, to ja zwykle montuję 1000 mikro na, jak mamy 30 V, to gdzieś na 45 V, czyli 2000 mikro, tak żeby po prostu nam tego kondensatora elektrolitycznego nie rozsadziło. Po podłączeniu do oscyloskopu napięcie zmienne powinno wyglądać tak. O. A po podłączeniu do naszego oscyloskopu napięcia wyprostowanego powinniśmy otrzymać coś takiego. I teraz, proszę Państwa, ostatni nasz punkt programu to jest BHP. Ogólnie mówiąc, bezpieczeństwo i higiena pracy przy korzystaniu z transformatorów wszelkich, jakie tylko mamy. A mianowicie tak, należy pamiętać o podstawowej zasadzie. Jeżeli mamy transformator podłączony do sieci, do gniazdka, a nie mamy zaizolowanego uzwojenia pierwotnego, nie należy w żadnym wypadku, pod żadnym pozorem dotykać uzwojenia pierwotnego gołymi, a najgorzej mokrymi rękoma, bo to grozi po prostu porażeniem prądem. Tak? Jeżeli mamy wysokonapięciowy transformator, to jeszcze gorzej. Teraz tak, wszelkie pomiary robimy tylko i wyłącznie multimetrem i zaizolowanymi szpikulcami. O, żeby tutaj złapać, żeby nie łapać za metal. Jeżeli mamy usterkę w urządzeniu elektronicznym, gdzie jest transformator, to należy po pierwsze odłączyć z sieci. Ale jeżeli już jest potrzeba pomiaru napięć, to wtedy należy używać właśnie narzędzi zaizolowanych do tego przeznaczonych.
Jeżeli robimy jakieś napięcia, pomiary napięć chociażby wysokich, ale przy niskich też nie zaszkodzi, to poprośmy o towarzystwo drugą osobę, bo w towarzystwie jest po prostu raźniej i bezpieczniej. Jeżeli trochę się, jak mówiłem już na początku, obawiamy strony pierwotnej, to można sobie tutaj zrobić takie dodatkowe zabezpieczenie i zalać klejem. I to by było chyba na tyle. Bardzo dziękuję serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę. Subskrybujcie kanał. Zaglądajcie na elektronicznego bloga na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski. I zapraszam do kolejnego obejrzenia kolejnego filmu.